wiedzieć, kim się jest i dokąd się zmierza. Twoje życie tutaj skończy się kiedyś. Może skończy się bardzo szybko, może skończy się za wiele lat, nieważne. Nie ma znaczenia, ile będziesz tu żyć. Znaczenie ma to, czy poznasz Boga. Znaczenie ma to, czy poznasz Jezusa. Po tej stronie decyduje się, czy będziesz w niebie z Bogiem, czy będziesz wiecznie oddzielony od Niego. To ty decydujesz tutaj. To tutaj inwestujesz w swoją wieczność. I bardzo ważne jest to, co wybierzesz. Bardzo ważne jest to, co wybierzesz. Więc nie trać czasu na głupoty, ale zastanów się nad tym, co jest tak naprawdę ważne. Twoja wieczność. Twoja wieczność. Liczy się wieczność. Ona się zaczyna już tutaj. Bo gdy uwierzysz w Boga, gdy uczynisz Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, Twój duch powstanie do życia i w tym momencie zacznie się Twoje życie wieczne. Twój duch się stanie żywy, a śmierć fizyczna tylko będzie przejściem do innego wymiaru. Do innego wymiaru. Ty będziesz kontynuował swoje istnienie wraz z Bogiem, jeśli go wybierzesz. Jeśli go wybierzesz. Więc wybierz mądrze. Więc wybierz mądrze. Dlatego, że masz tylko jedno życie. Tylko jedno życie. A życie jest bardzo krótkie. Możemy się rozejrzeć wokoło i widzieć to każdego dnia, jak kruche jest życie. Włączasz telewizor, wchodzisz do internetu i masz mnóstwo informacji o tym, że życie jest kruche. Że życie jest bardzo kruche. I że nie znasz dnia ani godziny. Więc inwestuj dobrze w swoją wieczność. Zastanów się nad swoją wiecznością już dziś. Nie bądź za głupotami. Nie bądź dzisiaj za rzeczami, które jutro nie będą miały żadnego znaczenia. Nie bądź za rzeczami, które jutro nie będą miały żadnego znaczenia. Bo człowieku, przed tobą wieczność. Na pewno do niej trafisz. Na pewno do niej trafisz. Tylko co będzie się działo w tej wieczności z tobą? Decydujesz tu. Za chwileczkę mogę z tobą porozmawiać, jak skończę. To, jak zdecydujesz tutaj, będzie miało wpływ na twoją wieczność. Dlatego wybierz Chrystusa. Uwierz, że On jest tym, który cię może zbawić. Nikt inny ci nie pomoże. Nikt inny nie umarł za ciebie. Nikt inny ci nie da życia. Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. I albo mówił prawdę, albo był największym hochsztaplerem w historii tego świata. A ja wiem, że mówił prawdę, bo go doświadczyłam. Ja się przekonałam w swoim życiu, że On naprawdę jest drogą, że On naprawdę jest życiem, że On naprawdę jest prawdą. Przekonałam się o tym i wiem, że mówił prawdę, że gdy chodził po tej ziemi w ciele, mówił prawdę, a dziś jest obecny tutaj w swoim świętym duchu i przekonuje o tej prawdzie, przekonuje o sądzie, o grzechu, przekonuje o sprawiedliwości i kto usłyszy Jego głos i się z Nim pojedna przez krew przelaną na krzyżu, będzie miał życie wieczne. Możesz mieć życie wieczne, to jest za darmo. To jest za darmo, nie dlatego, że to jest mało warte, ale dlatego, że to jest bezcenne. Krew Chrystusa jest bezcenna, jest tak bezcenna, że nie byłbyś w stanie sobie na to zarobić ani zasłużyć. Zbawienie musi być za darmo, bo nie mógłbyś sobie inaczej na nie pozwolić, bo nie ma takiej ceny, którą mógłbyś zapłacić za zbawienie. Dlatego zbawienie jest z łaski, za darmo, bo jest tak bezcenne. I Bóg wyciąga do ciebie dzisiaj rękę i mówi: weź ten dar. Moimi ustami i ustami moich przyjaciół mówi do ciebie: weź ten dar. Weź ten dar, weź zbawienie. Uwierz w to, co zrobiłem dla ciebie. Uwierz w to, co zrobiłem na krzyżu. Weź to zbawienie za darmo, daję ci je. Po prostu przyjdź.
i uczyń mnie swoim Panem. To mówi dzisiaj do Ciebie Bóg moimi ustami. Możesz mieć życie w obfitości za darmo, tylko potrzebujesz się ukorzyć. Pyszni ludzie nie trafiają do nieba. Pyszni ludzie nie spotykają Boga. Żeby spotkać Boga, trzeba się ukorzyć. Musisz zgiąć swój kark, to jest ten podstawowy warunek. Potrzebujesz zgiąć swój kark i uznać to, że twoje życie bez Niego, że twoje życie w niezależności od Niego jest błędem. Bo grzechem, za który idzie się do piekła, jest to, że człowiek nie wierzy w ofiarę krzyża. Więc uwierz w to, co Jezus zrobił dla ciebie, a będziesz zbawiony. On wraca na tę ziemię. Wraca jako potężny Bóg, jako potężny król, jako sędzia. I wtedy będzie za późno, żeby się z Nim pojednać. Pojednać się możesz dziś. Dzisiaj jest dzień łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem przez krew Chrystusa. Chrystus wróci tutaj jako sędzia. Jako sędzia. A teraz jest czas łaski, więc wykorzystaj ten czas. I obmyj się w Jego krwi. Uczyń Go swoim Panem i Zbawicielem.